spotkanie uczestników popularnych telewizyjnych reality show takich jak Sanatorium Miłości, Rolnik Szuka Żony i The Voice Senior to wyjątkowe wydarzenie, które pokazuje, jak programy mogą tworzyć trwałe więzi i przyjaźnie między uczestnikami różnych edycji. Weekendowe spotkanie w malowniczej górskiej miejscowości stało się okazją do wspólnego świętowania i dzielenia się radosnymi chwilami. Wśród uczestników znaleźli się tacy, jak Waldemar Gilas z Rolnik Szuka Żony 10 wraz z Dorotą, którzy byli głównymi bohaterami niespodzianek. Para, znana z ostatniej edycji Rolnik Szuka Żony, zaskoczyła wszystkich nowymi, radosnymi informacjami, które mogły dotyczyć zarówno ich życia osobistego, jak i zawodowego. Ich ogłoszenie na pewno było jednym z kulminacyjnych punktów spotkania. Inni uczestnicy, tacy jak Elżbieta Czabator z 8 edycji Rolnik Szuka Żony, Piotr Hubert z Sanatorium Miłości 4, Józef Raciniewski z 5 edycji tego samego programu, a także Stanisław z 6 edycji Sanatorium Miłości wraz z Jadwigą Schweps, Kostkiewicz. Również mieli okazję do wspólnego spędzania czasu, dzielenia się doświadczeniami i planowania przyszłych projektów. To zdarzenie, w którym Waldek i Dorota ogłosili swoją radosną nowinę o spodziewanej córeczce, z pewnością wzbudziło wiele pozytywnych emocji wśród przyjaciół i fanów. Ich wiadomość została przekazana w malowniczym otoczeniu, co jeszcze bardziej podkreślało szczęśliwy charakter ogłoszenia. Kochani, w takich okolicznościach przyrody i wśród naszych przyjaciół, pragniemy podzielić się z wami radosną nowiną. Jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ spodziewamy się wymarzonej córeczki, powiedziała Dorota. Waldek także podzielił się swoimi przemyśleniami. Wspaniała nowina, urokliwe miejsce, towarzystwo miłych i serdecznych przyjaciół. 25 maja 2024 tę datę zapamiętam. Co do plotek dotyczących Stanisława i Elżbiety, sytuacja wydaje się równie interesująca. Ich potencjalny związek z pewnością zaintrygowałby fanów obu programów. Stanisław, zyskujący popularność wśród kobiet, i Elżbieta, znana z Rolnik Szuka Żony jako królowa truskawek, mogliby stworzyć ciekawy duet. Oczywiście, zgodność pary zależy od wielu czynników, w tym od osobistych preferencji i wspólnych zainteresowań, ale perspektywa ich związku już teraz elektryzuje widzów i internautów.